Co stało się z Sarą McDermid? Ostatni raz widziano ją, jak około godziny 22 wysiadła z pociągu i kierowała się w stronę swojego czerwonego samochodu. Znajdował się on na słabo oświetlonym parkingu, jednak dziewczyna nigdy nie dotarła do auta. Co wydarzyło się później z 23-latką? Czy padła ofiarą jednego z dwóch grasujących w tamtym czasie seryjnych morderców? Została przypadkowo napadnięta ze względów rabunkowych? A może to ucieczka? Zapraszam do wysłuchania odcinka o Sarze McDermid. Na światło dzienne. Sara McDermid urodziła się 15 listopada 1966 roku w Szkocji. W szkole uczęszczała do żeńskiego chóru oraz grała na skrzypcach. Lubiła też sport, grała w hokeja i tenisa. Jej matka miała na imię Sheila i rozstała się z ojcem Sary, kiedy ta była bardzo mała. Sheila weszła w nowy związek z mężczyzną o imieniu Peter, z którym ma syna o imieniu Alistair. Peter był przez wiele lat policjantem. Później, prawdopodobnie po przejściu na emeryturę, został właścicielem szkoły jazdy. Sheila z kolei była pielęgniarką. Rodzina pierwszy raz wyjechała do Australii w 1974 roku, jednak wrócili do Szkocji po 4 latach, ponieważ Peter miał przejąć biznes swoich rodziców. Niestety, nie prosperował on tak dobrze, jak przewidywali. Dlatego rodzina McDermid wyemigrowała na stałe do Australii, do stanu Victoria w 1987 roku. Sara miała wtedy 20 lat. Sheila i Peter postanowili, że wyjadą ze Szkocji dopiero kiedy ich dzieci skończą szkołę średnią. Wszystko z myślą o tym, aby nie przeszkodzić w ich edukacji. Nie chcieli, żeby dzieci zostawiły swoich przyjaciół. Bali się o trudną aklimatyzację w nowym miejscu na koniec szkoły średniej. Ich dzieci podjęły dorosłą decyzję i postanowiły przeprowadzić się z rodzicami, co pokazuje, jak zażytą rodziną byli. Sara miała blond włosy z trwałą, która była modną fryzurą w tamtych czasach. Pomimo mieszkania w Australii, miała bladą cerę. Miała 153 cm wzrostu. Jej oczy były niebieskie. Sara była pogodną dziewczyną. Nie miała żadnych wrogów. Sara w młodym wieku rozpoczęła pracę. Znalazła zatrudnienie jako agent ubezpieczeniowy w Melbourne. Miasto to było oddalone o 55 km od jej domu, dlatego codziennie dojeżdżała do pracy. W zależności od wybranego środka transportu, podróż mogła jej zająć od 1,5 do nawet 2 godzin w jedną stronę. Jednak nie było to dla niej problemem. Dziewczyna lubiła swoją pracę i odnalazła się w tym miejscu. Brakowało jej jednak towarzystwa osób w swoim wieku. Większość jej współpracowników było od niej starszych. Byli po ślubie, mieli dzieci, chcieli inaczej spędzać czas, a także mieli mniej wspólnych tematów do rozmów. Dziewczynie brakowało kogoś, z kim mogłaby się zaprzyjaźnić, dzielić każdym zmartwieniem, jak i sukcesem. W środę, 11 lipca 1990 roku, Sara McDermid wyszła z pracy około 17:10. Pracowała w firmie ubezpieczeniowej Heath Underwriters w centrum handlowym Collins Place w Melbourne. 15 minut później była w centrum tenisowym Flinders Park, które obecnie nosi nazwę Melbourne Park. Poszła tam ze swoimi znajomymi z pracy, Gavin Thorne i Diane Wright-Smith. Trójka regularnie chodziła wspólnie na tenis. Po zakończonym treningu dziewczyny udały się na stację kolejową i wsiadły do tego samego pociągu o 21:20. Sara ubrana była w zielony dres. Miała ze sobą rakietę tenisową i torbę. Gavin i Diane wysiadły na stacji w Bond Beach o 22:15. Sara pozostała w pociągu przez kolejne dwa przystanki, aż do stacji kolejowej Kananook i to na niej wysiadła 5 minut później. 150 metrów od stacji znajdował się parking, na którym zostawiła swój czerwony samochód. Zastanawiające może być to, że jechała pociągiem, a miała własny samochód. Jednak w Australii nie jest to dziwne. Wiele osób w tym kraju wybiera ten transport ze względu na wygodę. Pociągi oferują dobry standard, a przy dłuższych trasach jest to mniej wyczerpujące niż skupienie się na drodze, kiedy samodzielnie kierujemy pojazdem. Często trasa pociągiem jest też krótsza niż samochodem. Jest to również tańsza opcja. Ponadto w dużych miastach, takich jak Melbourne, parkingi są bardzo drogie, co dodatkowo podnosi koszty użytkowania auta. Rodzina Sary wiedziała, o której ta ma wrócić do domu. Kiedy o 23:00 ciągle jej nie było, zaczęli się niepokoić. Dziewczyna zawsze informowała, jeśli miała wrócić później. Rodzina sprawdziła rozkłady pociągów, sądząc, że mogła spóźnić się na pociąg i pojechać kolejnym. O 1:00 w nocy Alistair, jej młodszy brat, udał się na stację kolejową Kananook, gdzie miała wysiąść Sara. O 1:18 miał przyjechać ostatni nocny pociąg na tę stację. Niestety, Sara nie wysiadła z pociągu. Na parkingu był za to jej samochód z zamkniętymi drzwiami i bagażnikiem.
Nie było śladów uszkodzenia pojazdu czy opon. Był to jedyny samochód pozostawiony na tym parkingu. Alistair postanowił wrócić do domu, ponieważ nie miał żadnego punktu zaczepienia. Było też bardzo ciemno, nie było dobrego oświetlenia parkingu, brakowało latarni. Sara nie miała telefonu komórkowego, więc skontaktowanie się z nią w taki sposób nie było możliwe. To właśnie dlatego jej brat udał się na stację kolejową. W tamtych czasach posiadanie telefonu komórkowego nie było popularne. Urządzenia te były bardzo duże i drogie. Kosztowały około 4000 dolarów australijskich. Dopiero w 1993 roku pojawiły się telefony komórkowe, które możemy nazwać kompaktowymi. Jednak potrzebowały też kilku lat na spopularyzowanie się. W tamtych czasach, jeśli nie poinformowałeś kogoś, gdzie będziesz, kontakt był utrudniony. Choć mówię to bardziej z teorii, ponieważ nie pamiętam tamtych czasów. Sama urodziłam się pod koniec lat 90. A wracając do sprawy, rodzina uznała, że poczeka do rana, bo może dziewczyna została na noc u znajomego. Choć uważali to za mało prawdopodobne, pomyśleli, że mogła nie zdążyć na pociąg i spędzić noc u kogoś, kogo znała, a nie zadzwoniła, ponieważ nie chciała obudzić rodziny. Sara zaczynała pracę o 9:00. Jednak jej zatroskana mama Sheila nie była w stanie czekać. Pierwszy telefon do biura córki z pytaniem, czy już dotarła na miejsce, wykonała o 8:15. Odebrała go Katrina, współpracownica Sary, jednak ta nie miała dobrych wieści dla rodziny. Sary nie było tam. Później Sheila zadzwoniła jeszcze 4 razy. Jedno z tych połączeń odebrała przełożona Sary, która powiedziała, że nie ma jej jeszcze w pracy i nie dzwoniła z informacją, że dziś nie przyjdzie. Kilka minut po 9:00 do pracy przyszły Diane i Gavin, które grały z nią w tenisa poprzedniego wieczoru i wracały wspólnie pociągiem. Przekazały informację matce dziewczyny, że rozstały się z nią tak jak zwykle 2 stacje przed Kananook. Po tej informacji rodzina od razu zgłosiła jej zaginięcie na policję. Policja przyjęła zgłoszenie. Rozmawiali z rodziną, zbierając wszelkie informacje. Byli w pracy dziewczyny i poprosili o wszystkie szczegóły, jakie pamiętają Diane i Gavin. Przeszukali pokój Sary, aby sprawdzić, czy nie była to zaplanowana ucieczka. Około 14:00 pojechali na stację kolejową Kananook, na której miała wysiąść Sara. Policja szybko zobaczyła plamy krwi na czerwonym samochodzie dziewczyny. Pojazd pozostawał zamknięty. Krew była również na ziemi obok samochodu. Następnie policja odkryła plamy krwi na powierzchni parkingu i podążyła za nimi do małego obszaru porośniętego roślinnością i drzewami, bezpośrednio po zachodniej stronie parkingu, w niewielkiej odległości od miejsca pierwszych śladów. Znaleziono więcej plam krwi prowadzących do krzaków. Policja znalazła również 2 równolegle idące wyżłobienia w piasku, wyglądające jakby zrobiły je stopy ciągniętego ciała. Na ziemi w krzakach znaleziono więcej krwi. Wyglądało na to, że kogokolwiek zaatakowano w pobliżu samochodu, zaciągnięto w krzaki. Policja znalazła także zieloną zapalniczkę leżącą na ziemi, a zapalniczka należała do Sary. Jednak nigdzie nie było rakiety tenisowej, torebki, w której miała m.in. swoje ubranie do pracy oraz walkmana, czyli odtwarzacza muzyki, do którego wkładało się kasety. Policja przypytywała wszystkich, którzy wysiadali z pociągów i kierowali się na parking. Po wyjściu Sary z pociągu widziało ją kilka osób. Jeden ze świadków usłyszał, jak kobieta krzyczała: oddaj mi moje klucze, a następnie przestań się wygłupiać, a wkrótce potem sam krzyk. Może gdyby reakcja świadka, wszystko potoczyłoby się inaczej. Jednak brak reakcji czy uniknięcie konfrontacji to jedna z postaw, które często się pojawiają. Nie można się temu dziwić. Każdy chce zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kiedy w szkole uczymy się pierwszej pomocy, jedną z rzeczy, które bardzo często padają w trakcie, to aby w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo. A wracając do sprawy. Krzyki słyszało kilka osób, ale tylko jedna konkretne zdania. Inni słyszeli jedynie sam dźwięk krzyku. Świadkowie opisywali nie tylko Sarę, ale też wszystko i wszystkich od momentu wyjścia z pociągu. Wśród osób, które nie zgłosiły się na policję, a były tego wieczoru na stacji, było kilku mężczyzn. Pierwszy z nich ubrany był w czerwony dres. Chodził w tej z powrotem bez konkretnego celu. Drugi mężczyzna zaparkował swój rower i odszedł. Trzeci to elegancki mężczyzna z teczką, który według świadków odchodził w tą samą stronę co Sara. Czwarty z nich z zaniepokojoną miną wychodził z parkingu w stronę stacji. Nie zgłosili się oni na policję, ani nie mamy żadnej informacji, aby zostali odnalezieni przez służby. Jednak to, że znajdowali się w tym miejscu, nie oznacza, że są jakkolwiek zamieszani w zaginięcie dziewczyny. W wieczór zaginięcia Sary na parkingu dwukrotnie pojawiła się ochrona. Byli tam około 2:00 i 3:00 w nocy. Samochód Sary był jedyny na miejscu. Ochroniarze spisali tablice rejestracyjne i przekazali je na policję z zapytaniem, czy auto nie zostało skradzione. Jednak nie widzieli i nie słyszeli niczego podejrzanego.
Śladów krwi nie zauważyli, ponieważ, tak jak wspomniałam, nie było tam żadnego oświetlenia. Zapewne zdążył już wyschnąć, przez co ślady na ziemi stały się mało widoczne. Policja miała problem z identyfikacją, czy znaleziona krew to krew Sary. Do stworzenia jej kompletnego profilu DNA potrzebowali próbek od obojga jej biologicznych rodziców. Dlatego wytropili ojca Sary, choć jej matka nie znała jego dokładnego adresu. Na szczęście udało się go znaleźć i lokalna policja pobrała od niego próbki DNA, które wysłano z Anglii do Australii. To pomogło potwierdzić, że krew należała do dziewczyny. W ciągu pierwszych 3 tygodni od zaginięcia dziewczyny 250 policjantów przeszukiwało teren, zarówno na lądzie, powietrznie, jak i na morzu. Przypytano osoby mieszkające w pobliżu miejsca, w którym ostatnio była widziana dziewczyna. Policja wystosowała również publiczny apel z prośbą, aby zgłosił się każdy, kto może mieć jakiekolwiek informacje o tym wydarzeniu. A zostali przesłuchani również wszyscy przestępcy z tego regionu, którzy złamali prawo w ciągu ostatnich miesięcy przed zaginięciem Sary. Funkcjonariusze sprawdzili również złodziei samochodów. Chcieli wykluczyć możliwość tego, że ciało dziewczyny zostało włożone do skradzionego samochodu, a następnie spalone. Niestety, na stacji nie było kamer monitoringu wizyjnego, dlatego policja nie miała możliwości sprawdzić, jak wyglądał przebieg wydarzeń tamtego wieczoru. Dopiero kilka lat później rozpoczęto umieszczanie kamer na stacjach w Australii. Ogłoszono nagrodę za pomoc w znalezieniu sprawcy zdarzenia w wysokości 50 tysięcy dolarów australijskich, czyli około 130 tysięcy złotych. Dzięki anonimowemu darczyńcy dość szybko kwota ta wzrosła do 75 tysięcy dolarów, czyli prawie 200 tysięcy złotych. Policja otrzymywała wiele zgłoszeń związanych z tym wydarzeniem, ale niewiele z nich było pomocnych. W 2004 roku za pomoc w rozwiązaniu sprawy władze stanowe zwiększyły nagrodę do 1 miliona dolarów australijskich. Charlie Bezina, detektyw, który przez 17 lat pracował w Wydziale Zabójstw w stanie Victoria, w swojej książce opisał kilka potencjalnych scenariuszy tego, co mogło się stać z Sarą. To była jedna ze spraw, którą on również badał. Jest uważany za jednego z najlepszych detektywów, który zbadał ponad 300 spraw, w tym 150 morderstw. W 2010 roku wydał książkę o kulisach swojej pracy. Jednym z wątków, jaki poruszył Charlie Bezina w swojej książce, jest to, że napastnik nie pozostawił ciała na miejscu zdarzenia, a zabrał zakrwawioną dziewczynę do swojego samochodu. Tu detektyw stawia dwie teorie. Pierwsza, w której stwierdza, że Sara nie żyje, a jej ciało zostało przeniesione, ponieważ morderca zostawił na nim dowody, które mogłyby doprowadzić bezpośrednio do niego. Druga teoria autora książki wskazuje na to, że Sara została oprowadzona. Krwi było co prawda dużo, jednak rana bądź rany mogłyby po prostu intensywnie krwawić. Według Charlie'ego Beziny napastnik porwał dziewczynę, ponieważ kierował się motywem seksualnym. Zabrał ją ze sobą i uwięził. Jednak detektyw nie jest przekonany co do realności drugiej teorii. Bezina zdradził również, że w trakcie dochodzenia razem z zespołem wyeliminowali motyw rabunkowy. Uznali, że złodziej nie tylko nie ukryłby ciała tak skutecznie, ale najprawdopodobniej nawet by nie próbował. Detektywi podejrzewali, że w zdarzeniu brał udział więcej niż jeden sprawca. Sara była niska, ale wysportowana, dlatego według śledczych jedna osoba mogłaby mieć problem z wciągnięciem jej do samochodu. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z książki Charlie'ego Beziny, powstała hipoteza, że Sara została dźgnięta w samochodzie. Jednak żadne źródło nie mówi o śladach, które by to potwierdzało. Wydaje mi się to dziwne, skąd w takim razie pojawiła się taka teoria. Ciekawym aspektem jest to, że Sara prawdopodobnie leżała na ziemi co najmniej 15 minut, zanim została przeniesiona. Choć możliwe, że o wiele dłużej. Wskazuje na to duża ilość krwi znaleziona na miejscu zdarzenia. Dlaczego tak długo jej ciało znajdowało się w krzakach? Jedna z teorii jest taka, że sprawca, nie chcąc pozostać odkrytym, zaparkował auto w innym miejscu, poza parkingiem przy stacji pociągu. Brak samochodu mógł być pretekstem do rozmowy z Sarą. Zaatakował dziewczynę, zaciągnął w krzaki i tam zostawił. Poszedł do swojego samochodu i w momencie, kiedy był pewien, że parking będzie pusty, wrócił po ciało dziewczyny. Do stworzenia tej teorii przyczynił się jeden ze świadków, który zauważył spieszący się żółty samochód 15 minut po północy. Jednak policja nie łączy tego pojazdu ze sprawą. Jedno ze zgłoszeń świadków mówiło o tym, że Sara została zamordowana i porwana przez grasujący wówczas w tej okolicy gang bezdomnych uzależnionych od narkotyków. Liderem tej grupy była wtedy 25-letnia Jodie Jones. Takiej informacji udzieliła przyjaciółka Jodie, która miała o tym usłyszeć od niej samej. Policja przesłuchiwała Jodie i była ona jedną z głównych podejrzanych przez długi czas, w dużej mierze ze względu na wskazanie ją przez przyjaciółkę.
Koleżanka Jody opisała, że była tego dnia na stacji kolejowej i widziała Jody z dwoma mężczyznami, którzy zrobili coś nieznane jej kobiecie. Jody miała historycznie płakać w tej sytuacji, choć sama z premedytacją zabiła mężczyznę kilka lat wcześniej i odsiedziała za to wyrok. Kobieta rzuciła się na klatkę piersiową ofiary, mając na nogach szpilki i skakała po nim, co okazało się śmiertelne w skutkach. Jednak żadne dowody, poza słowami narkomanki, nie wskazywały na udział Jody w zaginięciu Sary. A to, że w tamtym momencie oferowano $75,000 za pomoc w śledztwie, sprawiło, że wskazówka nie została uznana za bardzo prawdopodobną. Jody była przesłuchiwana w tej sprawie i nie przyznała się do winy. Policja nie miała też żadnych dowodów łączących ją z tą sprawą czy pobytem na stacji Kananook tego feralnego dnia. Po dokładnym przeanalizowaniu dowodów, policja uważa, że nie ma podstaw, aby podejrzewać, że Jody Jones jest zamieszana w uprowadzenie Sary. Jody Jones zmarła w 1991 roku po przedawkowaniu heroiny. Innym potencjalnym podejrzanym w śledztwie był Paul Denier, seryjny morderca złapany w 1993 roku w Melbourne za zabicie 3 kobiet. Podejrzenia padły na niego m.in. dlatego, że w 1990 roku spędzał dużo czasu w domu swojego brata i bratowej, który znajdował się bardzo blisko stacji kolejowej Kananook. Jednak nie zgadzało się to, że ciała ofiar z 1993 roku nie były w żaden sposób ukryte. Ponadto, kiedy Paul Denier został złapany, sprawiało mu niezwykłą przyjemność przyznanie się do morderstw i opowiadanie o nich. W związku z tym psycholog badający go stwierdził, że na pewno przyznałby się do jeszcze jednego morderstwa. Psycholog dodał również, że zaginięcie Sary nie pasowało do modus operandi Paula. Bandali Michael Debs to inny seryjny morderca podejrzewany w sprawie zaginięcia Sary. W 1997 roku zabił nastolatkę w stanie Victoria, czyli tym, w którym mieszkała Sara. 2 lata wcześniej Debs zabił kobietę w Sydney. Jednak poza stanem, w którym zabił Debs, nie ma żadnych powiązań między nim i dokonywanymi przez niego morderstwami, a zaginięciem Sary. Dlatego ten trop również został bardzo szybko porzucony przez policję. W kontekście seryjnych morderców pojawia się informacja o niedoszłej ofierze. Na policję zgłosiła się kobieta, Caroline, która wracała do domu z uniwersytetu. Była na stacji Kananook. Usłyszała za sobą kroki. Spojrzała za siebie. Mężczyzna był jakieś 150-300 metrów za nią. Kroki zaczynały się przybliżać. Wtedy zaczęła biec. Wbiegła do najbliższego sklepu, z którego zadzwoniła do ojca z prośbą o odebranie jej ze stacji. Było to zaledwie kilka miesięcy przed zaginięciem Sary. Policja jednak nie wypowiadała się publicznie na temat tego tropu. Inspektor Tim Day, zajmujący się sprawą w 2017 roku, skomentował, że według śledczych jest pewien jasny obraz tego, jak potoczyły się wydarzenia tego feralnego lipcowego wieczora. Doszło do sprzeczki na parkingu, w wyniku której Sara została zaatakowana i odciągnięta od samochodu. Według inspektora istnieje całkiem duże grono osób, które widziało odjeżdżający ze stacji samochód z Sarą w środku. Liczy on, że znajdzie się ktoś, kto przypomni sobie jakikolwiek szczegół pomocny w identyfikacji sprawcy. Policja zbadała ponad 400 tropów w tej sprawie. Zaangażowanie było bardzo duże, co pokazał magazyn Daily Mail. Zgłosił się do nich mieszkaniec Melbourne, który zainspirowany emisją programów TV o zaginięciu Sary postanowił samodzielnie przeszukać teren. Objechał go na rowerze. Zrobił to już po oficjalnym przeszukaniu terenu przez policję i zagłębił się w rejony, gdzie śledczy nie doszli. Informator zasugerował, że ciało mogło zostać wyrzucone na wyspisko śmieci przy McClelland Drive, ponieważ jego zdaniem ziemia tam wyglądała, jakby były tam dwa płytkie groby. Jednak nie zostało to zbadane przez policję. Wśród innych tropów jednym z bardziej obiecujących wydawał się ten z odnalezieniem rzeczy Sary. Znalazł się świadek, Steve, który jako nastolatek włóczył się z kolegami i znalazł kobiecą torebkę w zbiorniku przeciwpowodziowym. To urządzenie wodne odgrodzone od koryta rzeki, mogące okresowo przetrzymywać nadmiar wód. Na wlocie do zbiornika mogło mieć kratkę, która powstrzymuje jakieś większe przedmioty jak gałęzie. I właśnie tam nastolatkowie znaleźli damską torebkę. Nie było tam gotówki, ale były dokumenty na nazwisko Sarah McDermott, w tym karty kredytowe. Niestety, chłopcy nie skojarzyli tego z zaginięciem dziewczyny, ponieważ jak mówił Steve, jej nazwisko w TV wymawiano nieco inaczej niż spodziewałby się po takiej pisowni. Chłopcy zostawili rzeczy na miejscu. Kiedy pół roku później była rocznica śmierci Sary, Steve skojarzył fakty. Ponownie udał się do zbiornika przeciwpowodziowego. Jednak torebki już tam nie było. Po kilku latach opowiedział o tym policji, jednak nie zdecydowali się na ponowne przeszukanie tego terenu.
Kilka lat temu Vicky Petratis, która jest australijską autorką kryminałów, postanowiła nagłośnić sprawę zaginięcia Sally i nagrała na ten temat podcast. Jednak to nie wszystko, co zrobiła. Zorganizowała również przeszukanie tego terenu, na którym Steve znalazł z kolegami torebkę. Niestety, poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Niedaleko stacji kolejowej było kilka dużych kontenerów na śmieci, w których mogły znajdować się rzeczy dziewczyny lub nawet jej ciało. Okolica, w której zaginęła Sara, to dzielnica przemysłowa, stąd było ich wiele i były one dużych rozmiarów. Jednak kontenery zostały opróżnione w dniu, w którym policja otrzymała informację o zaginięciu. Dlatego przeszukanie pobliskich koszy na odpady nie przyniosło żadnego skutku, ponieważ były już puste. Warto jednak zauważyć, że większość z nich była zamykana na klucz, co miało zabezpieczyć właścicieli przed nieznanymi osobami, które mogłyby tam wyrzucić swoje rzeczy. Dlatego, jeśli tam miałyby się znaleźć rzeczy Sary, oznaczałoby to, że sprawcą jest właściciel bądź pracownik firmy, na której posesji stał kontener. Opróżnienie kontenerów dzień po zaginięciu dziewczyny wydaje się bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności. Czy to na pewno przypadek? Dlaczego nikt nie mówi o dobrowolnej ucieczce i upozorowaniu przestępstwa w celu zmylenia śledczych? Głównym powodem jest to, że Sara była bardzo zżyta z rodziną. Jej rodzice postanowili, że wrócą do Australii dopiero jak ich dzieci skończą szkołę średnią, tak aby nie było to dla nich uciążliwe. Dlatego wyjazd do Australii z rodziną był samodzielną decyzją już dorosłej Sary. Nikt jej do tego nie zmuszał. Jej przyjaciele i rodzina bardzo często podkreślają, że ona wszędzie starała się zabierać swojego brata. Lubiła spędzać z nim czas. Mama Sary w jednym z wywiadów przyznała, że dziewczyna czuła się osamotniona w Nowym Mieście. Nie było jej najlepszych przyjaciółek, z którymi mogłaby rozmawiać, a w pracy większość osób była od niej starsza, co też nie sprzyjało bliskim przyjaźniom. Mama Sary zauważyła, że jej córka coraz częściej bywa smutna. Dlatego postanowiły, że Sara spędzi święta i Sylwestra w Szkocji z przyjaciółmi i rodziną od strony ojczyma. Po tych świętach czuła się lepiej i była pełna entuzjazmu. Sara nie mogła się też doczekać przyjazdu swojej przyjaciółki do Australii, co miało nastąpić za kilka tygodni. A rodzina Sary każdego roku w dniu zaginięcia dziewczyny przychodzi na stację w Kannook i składa tam kwiaty. Jest to część drobnej uroczystości, mającej na celu, aby ta sprawa nie ucichła. Najczęściej rodzina składa również publiczny apel, w którym prosi, aby ktokolwiek, kto ma jakiekolwiek informacje o sprawie, zgłosił to, choćby anonimowo. Pomimo tylu lat, ich ból po stracie pozostaje bez zmian. Rodzice Sary mają nadzieję, że dożyją rozwiązania tej historii. Od kilku lat na stacji Kananook znajduje się tablica pamiątkowa na kamieniu, która ma pomóc nigdy nie zapomnieć o tej tragedii. I to już koniec tej historii. Od zaginięcia Sary na stacji kolejowej minęły już 34 lata. Do tej pory nie pojawił się żaden znaczący trop, który pomógłby rozwiązać zagadkę. Mówi się, że brak ciała to brak zbrodni. W tym przypadku brak ciała powoduje, że śledczy nie są w stanie powiedzieć, co wydarzyło się w lipcową noc. Nikt nie może potwierdzić, czy Sara miała szansę przeżyć. Gdyby żyła, miałaby dziś 57 lat, a rocznikowo 58. Jednak czy jest to możliwe, aby tyle lat udało jej się przeżyć? Czy może ktoś naprawdę dobrze ukrył ciało? Czy sądzicie, że jest szansa na to, aby Sara przeżyła? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie odcinka o Sarze McDermid. Napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście już o tej sprawie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.